Tak, no, Dawaj. tak wracając właśnie do tamtego tematu, czy chciałem właśnie zapytać, czy nie uważasz, że to jednak dziewczyna sama powinna decydować o tym, czy chce iść z kimś na randkę? I ja na przykład uważam, że w ogóle cały ten tekst z mleczkiem i tak dalej, no to był obrzydliwy i żałosny. Kurwa, tak szczerze zrobiło mi się to znaczy po prostu było, to było bardzo niesmaczne, nie? To już pomijając kwestię tego, że chciałeś poddymić, nie poddymić, bo to jest dla mnie zrozumiała sprawa. Natomiast no, a powiem, że dziewczyny potraktowałeś mega przedmiotowo, jakby to nie wiem, była moja własność. Ale Później ja tak jakby ogólnie jeszcze traktuję drążyłeś, dziewczyny. później drążyłeś, Masz później odpowiedź. Ja tak ogólnie kobiety traktuję trochę przedmiotowo, bo one same do tego dają powody. Ja nie mówię, że o Natalii, nie? Bo tutaj to akurat nie miało to związku raczej z tym moim podejściem do kobiet, ale ja tak z góry traktuję dziewczyny, no. Jestem takim, kurwa, trochę chamem dla dziewczyn. Myślę, że Jak Marcin... nic nie kurwa, trzeba Alberto? dopowiadać. Wiesz, myślę, że Marcinowi chodzi o to, że jest różnica między dziewczynami, z którymi ty rozmawiasz osobiście, czy które podrywasz, cokolwiek w tym stylu, a Ale ja jednak w jego żaden sposób dziewczyną. nie ubliżyłem Natalii, no gdzie? Nie, no ja tylko mówię, że to było niesmaczne, nie? To z tym mleczkiem, no kurwa, gdybym nie był sobą i gdyby Natalia też nie miała w sobie dużo dystansu, to podejrzewam, że każdy inny miałby z tym duży problem, nie? No nie wiem, wiesz, to jest jakby można się czepiać wszystkiego, nie? Ale uważam, że akurat nie przesadziłem w tym opisie. I jeśli bym miał przesadzić tam, no to bym to trochę inaczej sformułował. A zrobiłem to naprawdę najgrzeczniej jak się dało, kurwa, żeby Okej. to ogarnąć. Alberto, teraz chciałem odwrócić sytuację. Masz jakąś partnerkę w tym momencie? Nie znam twojego statusu, to tak tylko pytam. Czy mam partnerkę Tak, jakąś? tak. A co? Pytam, żeby ci odbić to pytanie, bo jestem ciekawy, jak ty byś zareagował, gdyby sytuacja się odwróciła i na przykład Paweł Tyburski by ci napisał coś takiego o twojej partnerce, nie? Co bym zrobił? Tak, co byś zrobił? Skręcenie Upierdolił karku łeb. Nie, stary? Aż taka kara? żartuję, wiesz, jakby trzeba wyczuć, kurwa, kiedy ktoś ma złe intencje, kurwa, a kiedy ktoś ma, wiesz, jakby po prostu chce delikatną szpileczkę zrobić i to robi w jak najbardziej, wiesz, jakby taki ludzki sposób, ale wiesz, jak ktoś jest chamem, kurde, i by obraził, wiesz, no, mi nawet z boku patrząc, jakby ktoś obraził, na przykład Marcin idzie sobie z kobietą swoją, przykładowo, i ktoś tam się ura, kurwa, do Marcina, bo uważa, że jest silniejszy, to ja bym sam obojętnie obok tego nie przeszedł, tylko bym mu jeszcze pomógł. Tak ci powiem Temu szczerze. gościowi tu zda Nie, Marcina. Marcinowi. Bo ja nie lubię takiego cwaniactwa, wiesz o co chodzi. Dlatego to sformułowałem naprawdę jak najgrzeczniej się dało. I nie miałem jakby na myśli, kurna, tego, co Marcin od razu miał, jak to przeczytał. Czy po tej odpowiedzi trochę zeszło z ciebie to ciśnienie? Bo widać, że ciebie to trochę boli, stary. Nie no, jakby niewątpliwie gdzieś tam mnie to pobudziło. Natomiast tak jak mówię na koniec, ja rozumiem, że on chciał po prostu w pewien sposób podymić. Okej. Ale nie zmienię tego, że uważam, że to po prostu. Nie zmienię tego, że uważam, że to było niesmaczne, nie? Jasne, no. Jeśli tak traktuję Znaczy, ale mówisz, że te kobiety i płatki są dziewczyny, to. niesmaczne z mlekiem? Nie, płatki są akurat zajebiste. Możesz sobie otworzyć i spróbować. Nie, ja na sucho nie lubię. A. Tak! Cześć!